Cześć, tu Asia. Dziś zapraszam na wyjątkowy prosty przepis na udo indycze. Zaczniemy od składników. Dokładnie będą one wpisane jeszcze pod spodem w opisie, no i oczywiście na blogu dostaniecie linka, ale potrzebujemy udo z indyka, majeranek, który w sumie jest opcjonalny, bo czasami robię tylko z solą, pieprzem i właśnie oliwą. Dodam też trochę czosnku, który później się pojawi, ale on nie będzie w mięsie, tylko po prostu obok mięsa będzie na patelni nam dawał aromatu rozgniotego. Będę miała 2 czy 3 ząbki. Zaczynam od tego, że najpierw mięso sobie oczyszczam. Mięso z indyka wolniej jest dosyć chude. Oczywiście udo jest bardziej tłuste od piersi, ale ja wolę zawsze uda, tak samo z kurczaka, dlatego że to mięso ma dużo bardziej wyrazisty smak. To mięso się też tak nie wysusza, także na pewno jest świetne do zrobienia. Dodanie świetnie smakuje zarówno na ciepło, jak i na zimno, także polecam je zrobić. Może być na przykład na święta, ale to jest też świetne danie po prostu na obiad, albo właśnie do kanapy później, żeby sobie zamiast te wędliny przygotować. No i solimy i pieprzymy to mięso. Powiedzmy, że tak z pół łyżeczki pieprzu i pół ćwierć łyżeczki soli, bo tego potrzebujemy. Ja lubię dosyć pieprzne mięso, można troszkę mniej, jeżeli tak nie lubimy. Także z obu stron je zaraz będę jeszcze nacierać tymi przyprawami. Także wetrę je trochę w to mięso. No oczywiście robię to właśnie z wszystkich stron. Dokładnie. No i posypuję też majerankiem. Tutaj miałam łyżeczkę majeranku, która mi starczy na obie strony. Dokładnie zaraz będę jeszcze ten majeranek wcierać i natrę też mięso oliwą. I razem to wszystko ładnie rozetrę i wetrę w mięso. Nie nakłuwam tutaj tego mięsa czosnkiem w żaden sposób. Ten czosnek będzie tylko nam dawał aromat na patelni. No i właśnie, jeśli chodzi o smażenie, tutaj to jest jedyny taki trudniejszy element, który można zepsuć. A żeby nie zepsuć, to po prostu trzeba bardzo mocno rozgrzać patelnię, tak jak ja tutaj sprawdzam, że ona jest naprawdę mocno rozgrzana. I na taką mocno rozgrzaną patelnię kładę mięso. I teraz nie odrywam go na siłę, tylko czekam, aż ono samo odejdzie. O, jak już tak samo odejdzie, to jest dosłownie parę minut, też zależnie na pewno od patelni, przekładamy na drugą stronę i zaraz dodaję do tego czosnek. Sprawdzam, czy właśnie z wszystkich stron już jest dobrze obsmażone. Jak jest, to mogę dodać czosnek, który rozgniatam w łupinie, 2-3 ząbki, można dodać 1, można 2, jak kto lubi. I zalewam to wodą. Tutaj odrobina, ale później dolałam jeszcze do takiej, o, powiedzmy, niecałej szklanki. I zostawiam do pieczenia na godzinę to mięso pod przykryciem. Tak wygląda już gotowe, rozkrojone. Mięso trzeba też po drodze podlewać. Także trzymamy je na małym ogniu i po prostu co jakiś czas właśnie pod przykryciem, jak będzie, sprawdzamy widelcem, czy już jest miękkie, po około godzinie powinno już być, no i w miarę potrzeb dolewamy trochę wody. Jeżeli Wam się podobało, to dajcie kciuka w górę, zapraszam do subskrypcji kanału i do odwiedzenia na Facebooku czy na Instagramie. Do zobaczenia i do usłyszenia wkrótce.